poznaniu.pl. Poznań w minutę. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który kilka dni temu zaczepiał na Jeżycach dziewczynkę. Dziecko wystraszyło się i uciekło, co nie udało się podejrzanemu mężczyźnie. Dziś został on tymczasowo aresztowany. Postawiono mu zarzut usiłowania doprowadzenia dziewczynki do innej czynności seksualnej oraz zarzut posiadania narkotyków. Pierwszy tramwaj przejechał nowo wybudowaną trasą w ulicy Ratajczaka. Udało się to nagrać, co można zobaczyć na naszym portalu. Nowa trasa w ulicy Ratajczaka po zakończeniu inwestycji połączy centrum miasta z Wierzbięcicami. Jacek Duszyński został prokuratorem okręgowym w Poznaniu. Ma 49 lat i jest absolwentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnio jako naczelnik kierował pracami 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Dziś zgodnie z tradycją odbyła się Droga Krzyżowa w Forcie VII. Już o godzinie 4 nad ranem wierni przeszli od kościoła przy ulicy Nowina do skrzyżowania z ulicą Polską i do Fortu VII, czyli pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich.